35 odcinków legendarnych ciekawostek o piłkarzach światowego formatu. Ale jedna osoba w sugestiach do odcinków słusznie zauważyła, że piłka nożna to nie tylko zawodnicy, kibice i trenerzy, ale również sędziowie. Dziś materiał o chyba najpopularniejszym i najlepszym sędzim piłkarskim w historii, Pierluigi Collinie. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo nietypowy. Pierwszy raz za zadanie miałem odnaleźć 20 ciekawostek nie o piłkarzu. Tematem jest, można powiedzieć, postrach wśród piłkarzy na przełomie wieków, włoska legenda i ikoniczna postać, która swoją prezencją zawsze udowadniała, że nie ulega żadnym wpływom. Nie to co część obecnych sędziów. Zanim zacznę, zachęcam do klikania łapek w górę pod odcinkiem, subskrybowania kanału po więcej ciekawostkowych materiałów i zostawiania komentarzy, kogo chcielibyście następnego w tej serii. Zaczynamy! Pierluigi Collina to urodzony 13 lutego 1960 roku były sędzia piłkarski mierzący aż 188 cm wzrostu. Sędzią był od 1988 roku, kiedy to przez 3 lata sędziował trzecią ligę włoską Serie C. W 1991 awansował do sędziowania meczów Serie B oraz Serie A, czyli rzecz jasna pierwszej ligi. W 1995 zaczął być międzynarodowym sędzią, sędziując dla FIFA i UEFA. A sędzią był do 2005 roku, kiedy zmuszony był zakończyć karierę. Z wykształcenia Pierluigi Collina jest doradcą inwestycyjnym. W 1984 roku w wieku 24 lat ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Bolońskim, czyli w mieście, w którym się urodził. W młodości był obrońcą, jednak szybko zakończył grę w piłkę, gdyż już w wieku 17 lat rozpoczął kursy sędziowskie. Jako 28-letni sędzia prowadził mecze trzeciej ligi, a zaledwie 3 lata później, w wieku 31 lat, otrzymał awans do sędziowania drugiej i pierwszej. Jego choroba, łysienie, przytrafiła mu się mniej więcej w wieku 30 lat i sprawiła, że wygląd Colliny od tamtej pory stał się jeszcze groźniejszy, gdyż stracił wszystkie włosy na głowie oraz twarzy. Dzięki swojemu wyglądowi pośród piłkarzy sędzia Collina zyskał pseudonim Kojak na cześć głównego bohatera amerykańskiego serialu kryminalnego z lat 1973-78. Jego pierwszy międzynarodowy finał to spotkanie Nigerii z Argentyną na Igrzyskach Olimpijskich 1996, sensacyjnie wygrany przez afrykańską reprezentację 3-2. Argentyńska plejada gwiazd z takimi nazwiskami jak Hernan Crespo, Javier Zanetti czy Roberto Ayala uległa wówczas drużynie, w której brylowały nazwiska JJ Okocha, Nwankwo Kanu, Emmanuel Amunike, Taribo West czy Celestin Babayaro. Domyślać się można, że najgorszym meczem w karierze Colliny był mecz grupowy Mistrzostw Europy w 2000 roku pomiędzy Holandią a Czechami, w którym wątpliwie wskazał na jedenastkę w 89 minucie meczu. Rzut karny na bramkę zamienił Frank de Boer, a Czesi bardzo długo mieli pretensje do sędziego o tamtą decyzję, która wpłynęła później na odpadnięcie czeskich Lwów z turnieju. Szczytem jego kariery natomiast i spełnieniem marzeń było wybranie go na głównego sędziego w finale Mistrzostw Świata w 2002 roku pomiędzy Brazylią a Niemcami. Zabawnie przed tamtym finałem wypowiadał się bramkarz Niemców Oliver Kahn, mówiąc: Collina to światowej klasy sędzia, nie ma cienia wątpliwości, ale nie przynosi on nam szczęścia. Nawiązywał tu do dwóch innych spotkań prowadzonych przez Collinę, w których ekipy Kahna przegrywały. Słowa okazały się prorocze, gdyż to Brazylia została mistrzem świata. Oprócz finału Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata, Collina sędziował też historyczny finał Ligi Mistrzów z 1999 roku, w którym Manchester United pokonał 2-1 Bayern Monachium, a także finał Pucharu UEFA z 2004 roku, kiedy to Valencia okazała się lepsza od Marsylii, wygrywając 2-0, a Collina usunął z boiska bramkarza francuskiej ekipy Fabiena Barteza.
Po finale Champions League z 1999 roku świat obiegły piękne zdjęcia, gdzie sędzia Collina pocieszał płaczących piłkarzy niemieckiej drużyny po tej porażce w ostatnich minutach meczu. Czy wiedzieliście, że oprócz międzynarodowych oraz włoskich finałów Pierluigi Collina poprowadził finał Pucharu Tunezji w 1999 roku? Zespół Esperance Tunis pokonał wówczas odwiecznego rywala Club Africain w derbach 2-1. Choć Tunezja nie jest piłkarsko zbyt znanym krajem, jedno nazwisko z tamtego meczu wśród zawodników może coś mówić trochę starszym, bardziej zagorzałym fanom. Obrońca Radi Jaidi, który z czasem zrobił karierę w Anglii w barwach Boltonu, Birmingham i Southampton. Jego ostatnim meczem międzynarodowym w karierze było spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata 4 czerwca 2005 roku, gdy na Estádio da Luz w Lizbonie Portugalia po bramkach Fernando Meiry i Cristiano Ronaldo pokonała 2-0 Słowację. Karierę natomiast zakończył niedługo po zakończonym meczu kwalifikacji do Ligi Mistrzów pomiędzy Evertonem a Villarrealem 24 sierpnia 2005 roku, wygranym przez hiszpańską ekipę 2-1. We Włoszech postanowiono wydłużyć emerytalny wiek sędziego do 46 lat, by Collina mógł sędziować jeszcze jeden rok. Tak się jednak nie stało, gdyż po podpisaniu umowy sponsorskiej przez tego sędziego z Oplem, który w tamtym czasie sponsorował również AC Milan, w związku uznano to za konflikt interesów. Collina złożył rezygnację, której początkowo nie przyjęto, ale Włoch na boiska Serie A nie wrócił. Nagrody. Collina 6 lat pod rząd wybierany był najlepszym sędzią świata między 1998 a 2003 rokiem. Jest to rekord pośród sędziów. 7 razy zostawał też najlepszym sędzią w Serie A, co również jest rekordem dzierżonym wraz z innym sędzią Nicolą Rizzolim. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa w dziedzinie nauk o wychowaniu fizycznym na Uniwersytecie w Hull za jego wkład w światowy sport. W 2006 roku włoski działacz piłkarski Luciano Moggi oskarżył Collinę oraz innego włoskiego sędziego Roberto Rossettiego o wkład w aferę Calciopoli, w wyniku której między innymi zdegradowany został Juventus, a odebrano mu również tytuły mistrzowskie. Jak się później okazało, ta dwójka wraz z kilkoma innymi sędziami okazała się niewinna i uniknęła jakiejkolwiek kary, w przeciwieństwie do Moggiego. Czy wiedzieliście, że Pierluigi Collina wystąpił wraz z m.in. Davidem Beckhamem i Paulem Scholesem w klipie do piosenki George'a Michaela pod tytułem Shoot the Dog? No, może nie osobiście, bo klip jest animowany, ale jego ewidentną prezencję możecie odnaleźć na zdjęciu poniżej. Podczas charytatywnego meczu, popularnego na cały świat Soccerate we wrześniu 2008 roku, Collina w dość dziwny sposób przewrócił się i po zaledwie 21 minutach gry musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. 2 lata później powrócił do Soccerate, by sędziować jeszcze przez 45 minut meczu. Choć przez całe życie Pierluigi Collina brał czynny udział w sędziowaniu w świecie piłki nożnej, jego ulubionym klubem sportowym jest Fortitudo Bologna, czyli klub koszykarski z jego rodzimej miejscowości. Jak się bowiem okazuje, to właśnie koszykówka ku zaskoczeniu jest jego ulubionym sportem. Jest jednym z pomysłodawców i zwolenników wprowadzania do świata piłki nożnej technologii Video Assistant Referee, czyli VAR-u, zapoczątkowanego na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Mam nadzieję, że taki troszkę krótszy, inny niż zwykle materiał przypadł Wam do gustu. Potwierdźcie to klikając łapkę w górę. Subskrybujcie kanał po więcej ciekawostek, jeśli tego jeszcze nie robicie, i zostawcie w komentarzu nazwiska piłkarzy albo innych osobistości piłkarskich do następnych materiałów ciekawostkowych. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.